Powiatowa inauguracja roku szkolnego odbyła się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie. Uroczystość rozpoczęła się od otwarcia i poświęcenia przyszkolnych obiektów sportowych, siłowni zewnętrznej, boiska i pracowni zawodowych. Udało otrzymać się środki w wysokości ponad 1 000 000 zł na poprawę dostępności do infrastruktury sportowej obszaru rewitalizacji. To zmodernizowane 2 boiska wielofunkcyjne oraz 10-stanowiskowa siłownia zewnętrzna. Obiekty te są już dostępne dla społeczności lokalnej. Dziękujemy w tym miejscu władzom powiatu i gminy za przychylność i zrozumienie w tych działaniach. Bardzo prosimy naszych gości o uroczyste otwarcie, przecięcie wstęgi, a księdza biskupa o poświęcenie obiektów. Już może. Brawa, brawa dla wszystkich. Tym sposobem oddaliśmy do użytku nasze obiekty sportowe. Siłownia 10-stanowiskowa. Myślę, że będzie służyła zarówno młodszym, jak i starszym. Nasza młodzież, myślę, że zaprezentuje, co można w poszczególnych stanowiskach robić. A my zapraszamy gości z kolei wejściem głównym w prawo do otwarcia sali numer 10. Udało nam się wspaniale wyremontować, wyposażyć 10 pracowni zawodowych. Tą dzisiaj pierwszą pracownię techniki biurowej informatyki chciałbym bardzo, żebyśmy otworzyli. Do zwiedzania pozostałych, z racji tego, że jest naprawdę bardzo dużo, zapraszam po uroczystości, gdy będzie bardzo, myślę, dużo czasu, żeby na te pracownie spokojnie spoglądnąć i zobaczyć, co oferujemy. Wielkie brawa. Bardzo proszę księdza biskupa w takim razie o pokropienie naszej nowej pracowni. A Państwa zapraszam do środka. Dalsza część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej tutejszej szkoły. Ceremonię prowadził dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, Tomasz Bizoń. Całość, baczność, poczty sztandarowe, sztandary szkół i placówek powiatu wadowickiego wprowadzić. Uroczystą inaugurację oprócz uczniów przybyli m.in. starosta powiatu wadowickiego Eugeniusz Kurdas, wicestarosta Beata Smolec, poseł Józef Brynkus, radny sejmiku województwa małopolskiego Filip Kaczyński, wiceburmistrz Andrychowa Wojciech Polak, przewodnicząca rady powiatu wadowickiego Zofia Kaczyńska, przewodniczący komisji oświaty powiatu Marek Cimer oraz samorządowcy i dyrektorzy szkół powiatowych. Przybyła również małopolska wicekurator oświaty Halina Cimer. Bardzo serdecznie dziękuję panu staroście w imieniu małopolskiego kuratora oświaty za zaproszenie. I dzisiaj jest taki też dobry moment za to, żeby na ręce organu prowadzącego podziękować za bardzo dobrą współpracę, więc za tą troskę o bazę dla dobrej jakości edukacji, w szczególności edukacji w szkolnictwie zawodowym. Bo w powiecie wadowickim bardzo wiele dobrego się dzieje
bardzo serdecznie dziękuję na ręce całego samorządu, pani przewodniczącej i państwa, którzy dbacie od dawna o tą jakość, wysoką jakość edukacji na terenie powiatu wadowickiego. Proszę o wysłuchanie Eli Michalak w utworze o miłości, ale także o poszukiwaniu tego, co w życiu najważniejsze w każdym z nas. All I want is nothing more to hear you knocking at my door. 'Cause if I could see your face once more, happy girl, I'm sure. When you said your last goodbye, I died a little bit inside, and I lay in tears in bed all night, alone without you by my side. But if you loved me, why'd you leave me? Take my body, take my body. Szanowni państwo, a teraz przystąpimy do rozdania stypendium Rady Powiatu Wadowickiego. Te stypendia wręczać będzie przewodnicząca Rady, pani Zofia Kaczyńska, zapraszam, oraz pan Marek Zimmer, przewodniczący Komisji Oświaty. Przyszedł czas na to, aby wśród was wyróżnić tych najlepszych. Tych, którzy przez lata swojej nauki, pracy dali coś więcej niż to, co wymagali od nich nauczyciele. Zrobili coś więcej niż to, co nakazuje norma szkoły średniej. Stali się więc takim wzorcem dla pozostałej społeczności swoich szkół. Komisja Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu na swoim posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2019 roku przyznała. Stypendia naukowe przyznano 30 wyróżnionym uczniom. Jeszcze raz bardzo proszę o brawa dla tych młodych, wspaniałych ludzi. Dziękujemy pięknie. A wam, kochani, życzę, z niektórymi myślę, że spotkamy się za rok, a niektórym, którzy już wyfruwają z naszego powiatowego gniazdka, abyście dobrze reprezentowali nasz powiat w świecie, gdziekolwiek będziecie. Tak trzymać młodzi. A ja zapraszam starostę powiatu wadowickiego, pana Eugeniusza Kordasa oraz panią wicestarostę, pana Tomu Smolec, do wręczenia nagród dla uczniów szkół specjalnych. Przechodzimy do kolejnej grupy, które swoim talentem, swoją pasją przelały na papier, rozumiem, bo to jest konkurs plastyczny wiedzy historycznej Kalwaria wczoraj i dziś. Takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często, ale takie chwile jak ta to wasze zwycięstwo. Jeszcze raz bardzo gratuluję. Bardzo proszę wszystkich o powstanie. Całość, baczność, poczty sztandarowe, sztandary szkół i placówek powiatu wadowickiego wyprowadzić. Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie. My, uczniowie klas pierwszych,
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie. Na uroczystym apelu w obecności nauczycieli, wychowawców, rodziców i zaproszonych gości. Że dbać będziemy pieczołowicie o honor naszej szkoły, sumiennie wypełniać obowiązki uczniowskie, między innymi rzetelnie zdobywać wiedzę i wzbogacać własną osobowość zgodnie z postulatem patrona. Lub robić coś, kochaj kogoś i nie bądź gałganem. Że uczynimy wszystko, aby przygotować się do wypełniania w przyszłości obowiązków rodzinnych i obywatelskich, co służyć będzie wspólnej wartości, ojczyźnie. Do pasowania. Po pasowaniu. Proszę o ponowne zajęcie miejsc. Na tym zakończyliśmy powiatową inaugurację roku szkolnego 2019/20 w tej takiej części oficjalnej i artystycznej. Teraz młodzież zapraszam do sal na spotkania z wychowawcami, gdzie otrzymacie legitymację, kody do M-legitymacji, karty wstępu do szkoły oraz kluczyki do szafek ubraniowych, a naszych gości zapraszam na zwiedzanie pozostałych sal otrzymanych w ramach projektu. Będę tracić czas, szukać do...